Pogoda jest przyjemna. Pogoda jaka będzie, nieważne. Ale wszystko pięknie się przejaśni. No, dzisiaj jesteś na ślubie Wojtka i Agnieszki. Jak się czujesz? Ja się czuję bardzo dobrze. Obiecujesz mi to, że nie zobaczysz tego nagrania. Patrzę się przez siebie. A ja chcę się przez siebie. No to odbudaj. Bo oknie się wszystko odbije. Okej, okay, przepiękne. A kiesz te chmury brzydkie. Fuj, stąd. Przyjechałem. A jakie mam emocje dzisiaj? No dzisiaj jest o wiele lepiej i łatwiej, no bo wiem, kim jest Wojtek. Wiesz wrażenie, jakie miałam? No. O czym? On ma bardzo ciepłe oczy i spojrzenie. Ja wiedziałam, że to jest dobry człowiek i że to się uda po prostu. Okay. Muszę cię kupić. Cześć. Śliczna. A cześć. Idąc do programu, no nie wiedziałam. Czy tam zobaczę, kogo tam zobaczę i czy faktycznie się dobra z tą osobą. Natomiast ja szłam z takim nastawieniem, że idę tam po męża i ja cały czas sobie go wymarzyłam. Ja to wszystko sobie wymarzyłam, że dostanę fajną osobę, że się dotrzemy, że razem zamieszkamy, zbudujemy rodzinę, że będzie Antoś, znaczy, że będzie dziecko i że będzie ślub kościelny. Ja to po prostu wiedziałam. Z takim nastawieniem szłam i może to mi pomogło. Ojeju! Po co ci to, Darek? Szczęśliwy czas nie myśli. Odliczam właśnie, już wiesz, ostatnie godziny wolności. Kochane dzieci, proszę. Krótka. Zaudane wszystko. Życzę dalej. Życzę pozorom szczęścia. Życzę do przodu. I kochajcie się do upadłego. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Ja Wojciech, biorę Ciebie, Agnieszko, za żonę i ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Dziesięć, 7,